Witam Państwa bardzo serdecznie w Pisarzowicach w gminie Kobyla Góra na briefingu prasowym poświęconym otwarciu inwestycji drogowej realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Witam na briefingu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Jest z nami także wójt gminy Kobyla Góra, pan Wiesław Bierski. Oddaję głos panu premierowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy tej gminy, gminy Kobyla Góra. Cieszę się, że tutaj w tej gminie widać, jak wiele znaczą inwestycje lokalne. Akurat miałem możliwość przejechania się kilkukilometrowym odcinkiem drogi, który łączy Pisarzowice, Bałdowice i do S8. To właśnie są te miejsca, w których widać wyraźnie, jak doprowadzenie takich dróg do większych arterii komunikacyjnych tworzy nowe możliwości inwestycyjne. Tutaj przed chwileczką powiedziano mi, że jest inwestycja prywatna w ruinach, które praktycznie są nieczynne od II wojny światowej. Nie były użytkowane we właściwy sposób. Również w Kobylej Górze i w gminie nowe inwestycje w sale gimnastyczne, nowe inwestycje w drogi. W całym województwie wielkopolskim w ciągu kilku lat, tych, które minęły i licząc też nadchodzący rok, to będzie blisko miliard złotych dofinansowania z budżetu państwa. To kilkukrotnie większe sumy niż wcześniej, niż można było sobie wyobrazić. I bardzo cieszę się, że te pieniądze przeznaczane są w najbardziej właściwy sposób, bo co to znaczy? Takie drogi jak ta, to czasami nie widziały remontu od czasu, kiedy pierwszy raz położono na nich asfalt. Teraz ten remont oznacza jednocześnie bezpieczeństwo, większy komfort jazdy, czystsze środowisko, są zatoczki, są miejsca, w których można w bezpieczniejszy sposób mijać samochód. Jeden samochód może mijać drugi. Są to drogi, które doprowadzają do większych dróg, do większych arterii, a więc coś, co oznacza rozwój. Polska A od Polski B często wcześniej, jak nasi poprzednicy mówili o rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnym, można było w bardzo prosty sposób rozpoznać po zużywających się szybko amortyzatorach w samochodach. Teraz, jak jedziemy po tej drodze, to widać, że nie musimy mieć kompleksów. Naprawiamy tysiące kilometrów dróg, remontujemy, modernizujemy, ale także tworzymy nowe kawałki dróg we wszystkich zakątkach Polski. Tych zadań tylko w samym województwie wielkopolskim, tylko w zeszłym roku było blisko 300 zadań inwestycji drogowych. W tym roku będzie to sto kilkadziesiąt. Łącznie 500 zadań drogowych. Zapytajcie w swoich gminach, w swoich powiatach, drodzy mieszkańcy Wielkopolski, ile tych zadań było wcześniej, bo warto porównać. W samym tylko tym powiecie jest to kilkadziesiąt zadań w ostatnich kilku latach. I to naprawdę są liczby przekraczające kilkukrotnie, 5, 6, 7 razy to, co wcześniej było realizowane. To rozumiemy przez zrównoważony rozwój. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim posłom, w szczególności Prawa i Sprawiedliwości, którzy są tutaj dzisiaj z nami, i parlamentarzystom, europarlamentarzystom, pani minister, panu wojewodzie, za to, że cały czas myślą o Wielkopolsce, myślą o każdym zakątku Wielkopolski, tak, żeby ludzie widzieli przed sobą perspektywy życia, perspektywy pracy w każdym miejscu. O to właśnie chodzi w zrównoważonym rozwoju. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj w tej gminie
Kobyla Góra mamy możliwość zaprezentowania kolejnego kawałka drogi. Drogi, która na pewno będzie bardzo ważna dla rozwoju tej gminy, tej części Wielkopolski, a takich miejsc na mapie Polski są już dzisiaj tysiące. I to one wyznaczają szlak do lepszego, szybszego, bardziej zrównoważonego i bardziej sprawiedliwego rozwoju. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu przez pana wójta Wiesława Bierskiego. Proszę uprzejmie. Panie premierze, to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie móc tutaj razem z panem uczestniczyć w oddaniu do użytkowania tej drogi gminnej. Jest to droga gminna, ktoś powie, że to jest tylko droga gminna. A tak jak pan premier powiedział, to jest droga bardzo ważna, strategiczna można powiedzieć, która łączy 3 powiaty, 2 województwa. Mieszkańcy na tą drogę czekali kilkadziesiąt lat i pewnie czekaliby jeszcze długo, gdyby nie pan, panie premierze, i pański rząd, inicjatywa wdrożenia programu Fundusz Dróg Samorządowych. Dzięki temu wsparciu samorządy w końcu otrzymały konkretne środki na budowę dróg właśnie lokalnych, powiatowych i gminnych. Panie premierze, ja bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców, podwójnie dziękuję za utworzenie tego Funduszu Dróg Samorządowych, ale również za wsparcie. 80% dofinansowania na tą inwestycję, przy której teraz stoimy, mamy możliwość z udziałem pana premiera uczestniczyć. Kwoty, które są założone w Funduszu Dróg Samorządowych, to są znaczące kwoty. I samorządy sięgają po te pieniądze i to dzięki panu jest taka możliwość, aby te drogi lokalne, którymi dojeżdża się właśnie do dróg ekspresowych, autostrad, które łączą w taki sposób, aby można było połączyć całą Wielkopolskę i cały kraj. Panie premierze, życzę panu, trzymamy kciuki, aby wszystkie wdrożone przez pana i pański rząd fundusze, programy, które wspierają społeczeństwo i takie właśnie lokalne samorządy, jak w gminie Kobyla Góra, aby udało się zrealizować i aby mieszkańcy i całe społeczeństwo nasze było właśnie z tego zadowolone. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie, dziękuję panie premierze i dziękuję państwu za udział w naszym spotkaniu. Dziękuję mediom za współpracę.